Don't blink. Don't even blink. Blink and you're dead. Hej, ostatnio was zakończę, to jest kolejny odcinek ze Sypi Containment Bridge. Poprzedni odcinek był jaki był, zresztą was serdecznie przepraszam. Teraz sprawdziłem ustawienia, teraz spokojnie powinno być to przechowywanie mikrofonu włączone i nie powinno być takiego problemu. Ostatnio skończyliśmy tutaj SCP-8601, to jest po prostu, są drzwi prowadzące do lasu, za nimi jest las i według oficjalnej SCP-wiki ten las jest nieskończony, każdy do niego wejdzie, to po jakiś czas umiera. Tutaj zrobili w tej grze obejście, ponieważ ten las ma koniec i ten las stanowi obejście jakby tam na tą drugą stronę. Ponieważ nie mam pinu, to po prostu muszę przejść tym lasem, bo pinu tam będzie jedynym obejściem na tą drugą stronę, jest ten las. No i w tym lesie generalnie straszy pewna niezbyt przyjemna istota, niezbyt przyjemny piesek, który straszył też mnie w SCP The Endurance i z tego co wiem, najlepiej w tym lesie się nie zatrzymywać. Także tu jest taki pewien niezbyt przyjemny piesek, nie wiem co to jest, może to wezmę. Czy może przyjąć. Chyba nieważne, nie biorę, może lepiej będzie po prostu ciebie. Nie wiem, w każdym razie jest trochę creepy. Ta muzyka jednak robi swoje. Tak mówiłem, albo już nie mówiłem, bo nie wiem co ja w sumie, czy to mówiłem, ale dwa najbardziej creepy momenty w lesie to jest ten las i ten moment z jaszczurami. Nie gdzie mam pójść, pójdziemy w lewo. Nie wiem, ale jest już tak bardzo nieprzyjemne oddechy, jakieś dziwne dźwięki słyszę, ja nie wiem. Boję się, jest już kroki, nie tylko swoje, ale i czyjeś. Zgaduję, że ten pies, nie wiem. Mam nadzieję, że go tu nigdzie nie spotkam. Gdzie może maskę założyć trochę. Będzie trochę szybciej, a jednak... Co to jest? Widzisz te oczy? To jest piesio. Tylko mam takie pewne pytanie, czy się stało, że... Tu nie ma tekstur, to tak miało być, że z Bondgry, chyba Bondgry, nie wiem. On mi chyba zaraz nie goni, tak mi się wydaje, ten piesio. Ten pimpek, bo ja tak pimpek żartobliwie nazywam. Nie wiem, czy tam się po prostu teren nie wygenerował, czy po prostu tak miało być, ale to było kinda dziwne. No dobra, idziemy tym lasem. Mam nadzieję, że mnie tutaj nie dorwie i nie wychwyci za poszlę, bo to byłoby zbyt przykre dla mnie. Doświadczenie. Ej, serio, gdzie mam iść? To tędy pójdę. W lewo. Tylko żeby nie było, że się wracam, bo jak będzie ta kartka tutaj, co była wcześniej, to znaczy się wracam niepotrzebnie. Dobrze, jest ta maska gotowa naprawdę, bo bez niej to byłaby lipa straszna. I co znowu, w lewo czy w prawo? Nie mam pojęcia, ich chyba. No i co? Ej, ja potrzebuję drugiego końca. O, jest, czy to jest to? To chyba jest to, tak mi się wydaje. Czy to jest to miejsce? Tak, to jest to miejsce, bo tu jest ta druga strona. Z tej maskę, ja sobie robię F5. Dobra. Karta poziomu pytego, także wszystkie drzwi są z otworem. Właśnie tu wejdę, bo tu może być coś ciekawego. Co to jest? Burt Note, Fist 8. Na razie wywalmy ten pierścień. Zobaczmy co to jest. A, to jest SCP-8601, klucz do lasu. No to to nam niepotrzebne. To weź ten pierścień Saurona. Bo nam się przyjęła doktorka. Czyż ten pierścień, czy powiedziałeś taki, to trochę beznadziejny, bo w jego założeniu od razu nam się kończy sprint. I w ucieczce przed doktorem trochę to się nie pomaga, ale okej. Okay. Dobra. Tam na dole chyba będzie orzech, tak mi się wydaje. Ja sobie mrugnę. I zobaczymy. Jest tu gdzieś orzech? Nie, nie widzę go. Dzień dobry. Panie Kokonat. Jest pan tutaj czy nie? Czy jestem w miarę bezpieczny? Czy nie muszę się obawiać ataku? Tu jest nawigator. Ta bateria to by się mogła przydać, nie? Czekajcie, zobaczymy. Nighting Goggles. Zdaj mi nawigator. Nawigator ma nieskończoną baterię, go ulepszyłem. No to wiecie, możemy wywalić sobie na chwilę tą maskę, wziąć bateryjkę. Bateryjkę wziąć tutaj, można jeszcze jedną bateryjkę wziąć tutaj. I teraz wychodzimy z tego tabulatora i bierz maskę do akwipunku, dobra. I żeby nie było nam za smutno, to radyjko. Tym razem nie będzie kokonat, tylko coś bardziej nostalgicznego, przynajmniej dla mnie. Czyli życie grabarza. Byłem tu? O, stop, tu chyba jest kafeteria i tu będzie SCP-0866 chyba. A nie, to nie jest to miejsce. To nie jest to miejsce, ale jest takie coś ciekawego. Karta na poziom pierwszy, serio, jestem tak, potrzebowałem tu karty poziomu 5-4, żeby się dostać. A wy oferujecie mi w tym miejscu kartę poziomu pierwszego, na najniższym poziomie uprawnień, to jest kompletnie bez sensu. O, kaczuszka.
Nie. Kursor znowu mi wlatuje poza ekran. On tu ustawić się. Co to jest? Gate B! Gate B, ej, mamy już... Gate A, Gate B, tylko wiecie, jest problem. On nas nie dopuści, bo ja do tej pory nie wiem, gdzie jest to Electrical Center, no. Ja potrzebuję znaleźć Electrical Center i włączyć tam kontrolę drzwi, żeby móc pogadać z komputerkiem, żeby mi tam do siebie dopuścił. I wtedy ten, ja mogę na spokojnie iść do gate'ów, no tak jakby iść do gate'ów, bo potem jak z nim pogadam, to znowu będę musiał iść do tego Electrical Center, żeby włączyć zdalną kontrolę drzwi, żeby on mógł te gate'y otworzyć. I wtedy mamy możliwość uciec z tego miejsca. Ja tą muzykę wyłączę, bo niektórzy mnie jednak rozprasza i na lepiej mi się idzie bez niej. To jest biała kaczka. I ona się obróciła w moją stronę. O Jezu, ale... Zgubiłem się w tym momencie. Ja serio się tak zgubiłem. Jestem idiotą. Co tutaj było? Byłem tu? I guess not, bo... Nie było mnie tu chyba. To jest podobne miejsce, co było na początku gry, ale... Not that same. Okej, tu mamy jakiś ładny obrazek. Dobra, to jest fajne zdjęcie, podoba mi się. Co to jest? Jezu, nie wiem, co to jest. Weźmy ten pierścień, mamy wywal pierścień. Bądź coś innego. When find out who's leaving this classified document says in 15-682. Tu się nie przejdziemy, tu też nie przejdziemy, tu też nie ma nic ciekawego. To idziemy na górę. Przez chwilę miałem wrażenie, że tam są te niewidzialne dupki. Nie, wróciłem się, to nie tutaj. Idziemy w tym takim razie. No powiem wam, że jakiś progres, mamy gate'y, ale potrzebuję elektryka center, bo bez tego... Mówię i mam. Ja to jestem po prostu bogiem. Dobra, no to robimy F5, bo tu już masz elektryka center, jesteśmy w domu. Tylko będę znowu się musiał przez ten dela zdylować. To będzie lipa straszna, bo... Zamykaj drzwi. Coś tu wlazło. A ja nie chcę, żeby to wlazło ze mną do środka, bo ja sobie nie życzę jakichś obcych facetów w moim gabinecie. I teraz mamy miejsce, które jest najbardziej ładne. Tak, komputerek teraz wyłączył nam światło, ale to mnie nie powstrzyma przed włączeniem zdalnej kontroli. Przykro mi, kolejna sticky notes. Co tu jest napisane? We replaced the warna na elevator section B in this morning. Dobra, tu coś tam zmienili w tych windach. Gdzie ten pierścień jest? Znowu wziął notatkę zamiast pierścienia, no to za kretyn. Wyrzuć to i bierz pierścień. Dobra, robię F5, bo to jest jeden z tych momentów w grze, który wiele zmienia. To jest game changer w tym momencie. I teraz musimy przejść przez las, wyjść z entrance zone, znaleźć komputer w heavy containment, po czym... Oła, o Jezusie, o matko, weź ty mnie nie strasz, facet. O, jeszcze doktor. Doctor who? O, no i nie. Lobimy load game. Oni tu serio stoją, naprawdę, bo nie mieli innej opcji ze stanąć, tylko... Kurat, teraz, weź maskę. Pytanie, czy mogę mieć maskę i gogle. No niestety nie, mogę mieć tylko to albo to. Ech, trzeba będzie zrobić jedną rzecz. Otwórz drzwi. Trzeba będzie ich tak sprytnie wykiwać, w sensie trzeba ich tu będzie na górę sprowadzić. Gdzie ty? Ej, panowie! Tutaj, chodźcie! Co oni robią? Aha. Trzeci jeszcze jest? Ilu tu was jest? Stanowczo za dużo. Oni stąd nie pójdą, oni tak będą kampili przy drzwiach. Ale to jest głupie. 173. No to jest nienormalne. Oni wchodzą do pewnego momentu po schodach. Dobra, jednak umiałem wchodzić po schodach, jednak... Ale wszedł tylko on, to mi za dużo nie pomaga. O, ci spadaj ode mnie. Zobaczymy, robimy kwiatę. No nie, no staną tak, że się nie da. Beznadziejna sytuacja, beznadziejna. Jest taka szena w tym momencie, no. Ja nie chcę używać no klipa, naprawdę. Panowie, no. Powinniśmy się do tyłu iść. Do tyłu iść i zakładaj go od razu. Oni są nienormalni, oni są psychiczni jacyś i... Spróbuję jakoś ominąć. Geronimo! Biegnij. Nie wiem, co jest w tamtym gabinecie naprzeciwko tych Electrical Center. Nie obchodzi mnie to. Dla mnie się liczy tylko jedna rzecz, mianowicie...
ucieczka przed tymi skurbolami. Ci ludzie, my chyba teraz tutaj. Chyba uwięzili SCP-173, czyli to by oznaczało... Może 862 było tutaj, że już nie będziemy gonił. 862, może tego było. Ta, Access Denied. To fajny ten. Czyli muszę ten las jednak, no nie uśmiecha mi się to, ale no... Wyjścia za bardzo nie mam, no niestety. Tak to się wszystko nieładnie ułożyło, że muszę tędy wrócić. Dobra, robimy sobie F5. Chyba doktor, ale w tym momencie to tak za bardzo mnie to nie obchodzi. Wejdę zaraz do lasu. Do lasu zbiera się trochę grzybów, halucynków, żeby mi się lepiej grało w tą grę. Pytanie, działa to? Dobra, działa. To mi pomoże na pewno przy tej gry, to sprawi, że będę od razu czuł się lepiej, w razie gdy przyjdzie wielki piesio i odgryźnie mi tyłek. Albo nie, jednak mnie to rozprasza, nie, jednak bez tego chcę. Jednak ostatnio ta muzyka mnie w tej grze rozprasza. Słyszę go, jak trup na damnym. Nie wiem, pójdę prosto, nie wiem, czy to dobry pomysł. Gdzieś powinien tą notatkę znaleźć. I ona powinna mi to de facto pomóc w dojściu na drugi koniec tego lasu, ale problem z tym lasem jest taki, że on się tutaj rozwidla w różne strony i Bóg tam był piesio. Nie wiem, czy my teraz nie będzie gonił, bo byłem dość blisko, a ja się boję odwracać. Czy to są te drzwi, czy to nie są te drzwi? The door... Aha, czyli wróciłem na sam początek. Jestem geniuszem. Jestem genitalny. Co to był za dźwięk? Zaprzestań. Brzmiło jak łódzka kolej aglomeracyjna. O men, spotkamy się, wiecie, chyba już przy wyjściu. No chyba, że my coś będzie ciekawego, typu ten typ metu zauważy, będzie mnie gryz po śladach. Wtedy poszedłem w lewo, teraz podejdę w prawo. Widzę jego ślepia. Zostaw mnie. O men. O! Proszę bardzo, to jest właśnie Dogo Pimpek. Poznaliście Pimpka. Bardzo ładne z niego stworzenie, bardzo przyjazne ludziom, naprawdę. O SCP-066, o to mi chodziło. Dobra, no to jeszcze raz wbijamy na chatę, no. I znowu maska na ryj. O, jest kartka, dobra, czyli chyba już nie wiem dobrze. Tylko teraz jak on gdzieś tu od przodu czy z boku wyskoczy na mój ryj, to będzie... przestrane. Poszuwamy, szwój boszna, dawaj. Andrzej, wierzę w ciebie. Dotrzesz do drzwi przed tym potworem. Wyjdziemy z tego ciało. Ja chcę tylko drzwi, te drugie i ja chcę stąd wyjść, po prostu chcę stąd wyjść, ja chcę stąd wyjść. On tam był po lewo. Był tam po lewo, słyszę go. Słyszę jak tu. Aha, to znowu jest ten piękny teren. Nie, no tu jest ewidentnie... Spadł poza mapę, dobra, ja z tego korzystam, póki on spadł poza mapę. Dzięki błędom gry jakkolwiek się udało mi ocalić, więc to mnie bardzo cieszy. Teraz skręca tam, gdzie wcześniej skręciłem i prawdopodobnie... Probably tam powinny być drzwi. No, Blitz 3D jest wspaniałym silnikiem pętym błędów, które nieraz się utrudniają grę, ale w tym przypadku ocaliły mnie od wiecznej zguby. Ej, no się wróciłem. A nie, dobra, dobra, nieważne, odwołuję swoje oskarżenia. Jestem z powrotem w tym miejscu, w którym chciałem być. Zamykaj. No on tu... Ej, ale ty miałeś być co? No nie. Dobra, wiecie co? Robimy sobie tak. Robimy sobie F5. Wiem, że tam jesteś. Super, że wiesz, że tam jestem. Naprawdę bardzo mnie to... Gdzie on jest? Swoją matkę słyszysz. On jest gdzieś po lewo. Greetings to ten. Wiesz co, może nie. Może jedna... Ta jeszcze. No nie teraz, nie teraz, nie teraz. Tam jest prosto za mną, serio. Zostaw mnie, proszę. Nie potrzebuję twojego szczęścia. I don't need... Gdzie jest to, doktorku? To jest bez sensu kompletnie. On jest dosłownie za mną. Myślę, tu jest dziadek po drodze. To jest po prostu jakaś masakra. To już... load game, bo to się źle skończy. Dobra, wiecie co? Zakładam w takim razie maskę i ja mu robię kiwkę po prostu znowu, bo... A, bo mam ten pierścień założony, nie wiedzieć czemu. Co ty tutaj robisz? No gdzie on jest? Serio, nie wejdź tutaj? Wchodź tu. Doktorku. O tak, jeszcze dziura. No jak go mam minąć?
jest nieomijalny w tym momencie. Tak. To już bardzo nieciekawa sytuacja, ponieważ w tym momencie z jednej strony doktorek, z drugiej strony niewidzialne stworzenia, a z trzeciej jeszcze... Dobra, nieważne, bo ja sprawdzam teraz czas nagrywania, po prostu nie mogę się skupić na tym, co mówię. A że może mają bardzo nieciekawą sytuację i w której to... ja się chyba, wiesz co, będę skusił. Nie dotykaj mnie. Co? No nie. Jak mam go ominąć? Jeszcze czemu on ma w ogóle ten pierścień założony? Nie kazałem mu go zakładać. Do tyłu. No nie, czemu się do tych drzwi do... Oh. Nienawidzę tej gry po prostu czasem. Po prostu i tak czasem nienawidzę. Bo to jest za dużo w pewnym momencie. Nie wiem, niby... Nie. No znowu zahaczyłem się o... Sam sobie pokaż, nie wiem co chcesz mi pokazać, ale nie chcę tego widzieć. Jestem bardzo cierpliwym człowiekiem. Ja nie wiem czego ominę, no nie ominę go, ominąłem go, dobra. No nie, jeszcze, nie. Żadne niewidzialne istoty nie będą pluły mi w twarz. Nie ma. Ja stąd idę. Nie dość, że doktor, to jeszcze mam tu orzecha na karku. Chyba, że go zamknęli, to... Tylko teoretycznie nie będzie, nie? Gdzie są te schody? Co on tu robi? Spróbuję uciec z jego pocket dimension, może się uda. To wtedy bym też był heavy containment zone i wtedy miałbym trochę prostą sprawę. Aha. Dobra. Wiecie co, to ja myślę, że na tym odcinku zakończymy sobie tę przygodę wspaniałą, o, przepyszną. Ponieważ ja mam już poniżej 20 minut materiału. Najwyżej doktorkiem i SCP-106 zajmie mi się w tym odcinku. To by było na ten moment na tyle. Jeszcze raz robię profilaktyczny save in. Sayonara!